To tym, co powiedziała Maryla, złożę ja wam krótkie świadectwo po tym, że Lidia jest pokarmem duchowym, ale w ogóle o tym, jak się karmimy, tak? No już o mnie dokładnie. Ja chodziłam w olbrzymim odrzuceniu. Przy odrzuceniu było też i poniżenie, pesymizm, jak był pesymizm, to i była chwiejność. Dochodziłam do jakiegoś punktu i się wycofywałam, bo nie widziałam jakiegoś owocu, który chciałam widzieć. Ale jak dowiedziałam się, tak, że chodzę w odrzuceniu, jak zostało to rozpoznane, zostało to nazwane, to ja postanowiłam, że ja to zmienię. I dążyłam do tego, żeby to zmienić. Przemieniałam siebie słowem, przemieniałam siebie prawdą, która do mnie docierała, nauczeniami, ale efektu widać nie było. I tak brnęłam w tym, zniechęcałam się i brnęłam dalej. Czasem widziałam jakiś owoc, a czasem upadałam i widziałam porażkę. Czasami było to zabawne, a czasami kosztowało tonę łez. Ale brnęłam dalej, jakby wiedziałam, że dojdę do jakiegoś końca, że musi być ten koniec. I któregoś razu, gdy kolejny raz słuchałam warowni o odrzuceniu, którą słyszałam już wiele razy, coś się we mnie zadziało. I było to dla mnie tak przedziwne, że ja jakbym zobaczyła wewnątrz siebie, jak Jezus został odrzucony, a ja zostałam zaakceptowana. Jakbym poczuła to fizycznie. Było to dla mnie bardzo dziwne uczucie, tak jakbym została uwolniona. Ja wiedziałam, że już nigdy więcej nie będzie tak samo. I ja już innymi zupełnie oczami też będę patrzeć na krzyż Jezusa. Ale mówię, dobrze, spokojnie. Zadziało się coś jak uwolnienie, mówię, ale ja zobaczę, jaki z tego będzie owoc. Zobaczę, jak to dalej zaprocentuje w moim życiu. I ja zaczęłam stopniowo widzieć, z miesiąca na miesiąc, że zaczęło mi się zmieniać myślenie, zaczęło mi się zmieniać podejście. Odeszło wiele różnych lęków, które gdzieś były we mnie. I po paru miesiącach mówię, Duchu Święty, w ogóle, co się wtedy zadziało? Tyle czasu na to poświęciłam, tyle wysłuchałam, tyle przeczytałam, tyle się modliłam. Mówię, co się wtedy zadziało? I Duch Święty mi powiedział, przemieńcie się przez odnowienie umysłu swojego. Mówię, przemieniłaś swój umysł w tym temacie, tak? W momencie, w którym oddałam życie Jezusowi, już nigdy nie byłam porzucona, tak? Ale w moim duchu. Natomiast moja dusza, mój umysł cały czas tkwił w starym schemacie. I tą duszę i ten mój umysł ja musiałam przemienić. I przemieniłam je właśnie przez odnowienie umysłu swojego. Pamiętam, zapytałam Ducha Świętego, mówię, w ogóle, jaki ma być jakby kres moich zachowań? Jak ja mam do końca myśleć? Jak to ma być? Tak? Jak ta moja dusza ma być przemieniona, ten mój umysł? I Duch Święty mi pokazał komandosów, z którymi nigdy nie miałam nic wspólnego na marginesie. I mówi, zobacz, mówi, oni ćwiczą na sucho, wielokrotnie te same sytuacje. Powtarzają i powtarzają. Przełożeni każą im ćwiczyć te same sytuacje, które później będą mieli w momencie jakiegoś zagrożenia, opresji, olbrzymiego stresu. I mówi, oni to ćwiczą na sucho, jakby karmią się tym po to, żeby w momencie, gdy będzie jakakolwiek opresja, jakikolwiek stres, zachować się zgodnie z tym, czego nauczyli swój umysł i swoją duszę, bo przecież nie ciało tak naprawdę, mówi. I to jest jakby kres, do którego ty masz dojść, przemieniając swój umysł, bo w momencie, gdy będzie jakaś sytuacja, która będzie dla ciebie opresją, będzie stresem, ty masz zareagować zgodnie z sytuacją, jak przemieniłaś swój umysł prawdą Bożą, jak przemieniłaś swoją duszę, czyli zareagować zgodnie ze Słowem, mówi. Do tego momentu musisz przemieniać siebie wewnętrznie, tak żeby stać się takim komandosem. To tyle.